nastroju niż miało to miejsce w latach poprzednich. Niemniej jednak koncerty, na które chcę Państwa zaprosić, są bardzo piękne i mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo towarzyszyć do końca festiwalu tegorocznie weekendowo, bo dzisiaj i w niedzielę, a w następnym tygodniu od czwartku do soboty włącznie. Szukając miejsca na zorganizowanie koncertu muzyki sakralnej, która zawsze jest obecna na festiwalowych scenach i festiwalowym programie, myślimy o instrumencie, myślimy o organach takich, na których dałoby się grać koncertowo w Cieszynie. Jak się dowiedziałam niedawno od naszego mistrza, który rozpoczął dzisiejszy koncert, o nim za chwilę, w Cieszynie jest z tym coraz lepiej, coraz więcej instrumentów jest wyremontowanych, tak jak ten, którego słuchaliśmy przed chwilą, i to nas zainspirowało do zwrócenia się z prośbą do Muzeum Proboszcza, byśmy mogli zorganizować koncert właśnie tutaj. Ale jeszcze zanim się dowiedzieliśmy, że to jest nowo wyremontowany instrument, nawet myśleliśmy o tym, żeby wprowadzić tutaj fortepian, co rzadko się zdarza w przestrzeni sakralnej kościelnej, ale nie trzeba było, bo organy są piękne, stąd możemy zaproponować Państwu dzisiaj koncert, który ten instrument usłyszymy i to w wykonaniu genialnego improwizatora i organisty Tomasza Orlowa, który przed chwilą rozpoczął ten wieczór grając improwizację, jak Państwo usłyszeli po pierwszych, po linii melodycznej improwizacje Maryjne, i takie będą nam towarzyszyć do końca dzisiejszego wieczoru.